Polskie Radio Katowice oraz Teatr Mały w Tychach przedstawiają słuchowisko zrealizowane na podstawie dramatu Witolda Gombrowicza Iwona, księżniczka Burgunda. Cudowny zachód słońca. Cudowny, najjaśniejsza pani. Człowiek od tego widoku staje się lepszy. Lepszy, bez wątpienia. No, chodźmy. Nie warto się spóźniać na kolację. Cóż to, Filipie? Zostajesz? Chwileczkę. Randkę ma. Za moich czasów byłem zupełnie taki sam. Ignacy. No, chodźmy. Niech przeczytam horoskop na dzień dzisiejszy. Aha, godziny od 7 do 9 wieczór przynoszą wielką ekspansję sił żywotnych. Doskonałe, acz ryzykowne pomysły. Są to godziny sprzyjające wielkim przedsięwzięciom. A to nam po co? Rzeczy w tych godzinach poczęte mogą się obrócić na dobre albo złe. Witamy. Z najwyższą przyjemnością. Z zachwytem. Dzień dobry. Co książę porabia w tym ustroniu? To, co powinienem. Mój ojciec krzepi swoim widokiem poddanych, ja swoim rozmarzam poddanki. A panie, dlaczego nie w orszaku królowej? Byłam na spacerze. Spóźniłam się. Właśnie lecę. Pani leci? Dokąd? Skąd ta melancholia w głosie księcia? Coś mnie ponosi. Mówię wam, aż coś się we mnie bulgocze. Ja chciałbym, żeby coś się stało. Czy widzisz, moja droga, tych młodzieńców? Ależ uśmiechnij się. Uśmiechnij, moja droga. Dlaczego tak niemrawo? Dlaczego ty jesteś tak mało ponętna, moja kochana? Nikt na ciebie spojrzeć nie chce. Ona jest niezadowolona. Dlaczego nikt się tobą nie zainteresuje? Czy myślisz, że to dla nas przyjemne? Dlaczego nie jeździsz na nartach? Dlaczego nie skaczesz o tyczce? Inne panienki skaczą. Te flądry strasznie działają mi na nerwy. Stój, ja zrobię kawał. Ustępuję z placu. Panie, jak widzę, mają kłopot z panienką. Krew jest w niej zaleniwa. To w zimie powoduje obrzęk, a w lecie stęchliznę. Na jesieni jest zakatarzona, a wiosną za to ból głowy. To prawdy. Sam nie wiem, którą porę roku wybrać. Lekarze orzekli, że gdyby się stała trochę weselsza, krew zaczęłaby żywiej płynąć i znikłyby te przypadłości. A dlaczego w takim razie nie wpadnie w lepszy humor? Bo krew jest w niej zaleniwa. Bardzo szczególne. Pani pozwoli się przedstawić? Jestem jego wysokość Filip. Książę. Syn króla. Ach, jak pani milczy. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Co za głupstwo. Wie pani, jak się panią widzi? Aż korci, żeby panią do czegoś użyć. Pani jest jak czerwona płachta. Pani prowokuje. Każdy ma taką istotę, która go przyprawia o białą gorączkę i pani jest moją. Ja się z nią ożenię. Ha? Ona mnie tak denerwuje, że ożenię się z nią. Pani pozwolą, prawda? Książę posuwa żarty za daleko. To zaczyna się robić niesmaczne. A czy żarty mają być dozwolone tylko jednej stronie? Pani, czy mogę prosić o twoją rękę? Co? O! Filip! Widzę, że się zabawiasz, a nie mówiłem, krew nie woda. Ignacy. Po mnie to odziedziczył, ale czy mi się zdaje, że też ta nimfa jest odrobinę... A cóż to za koczkodan, mój synu? Pozwól, najjaśniejszy panie, to jest moja narzeczona. Co? Żarty! Widzę, mój synu, że odziedziczyłeś po mnie zamiłowanie do kawałów. To nie jest kawał.
Więc cóż to jest w takim razie? To są moje zaręczyny. Co? Przede wszystkim proszę z taktem. Filipie, w jakiej ją stawiasz sytuacji? Nas w jakiej stawiasz sytuacji? Siebie w jakiej stawiasz sytuacji? Najjaśniejsi państwo, widzę w oczach waszych zgorszenie, że ja, syn królewski, mogłem choć przez chwilę skojarzyć osobę swoją z taką osobą. Dobrze mówi. Jeżeli jednak zaręczyłem się z nią, to nie z ubóstwa, lecz z nadmiaru. Z nadmiaru? Tak, dość jestem bogaty, żeby zaręczyć się nawet z nędzą wyjątkową. Cóż to za duma, to by się przewróciło w głowie, mój synu. Czyżby znudziły ci się twoje gry i zabawy dziecięce? Czy masz dosyć gry w tenisa? Czyżbyś znudził się grą w bridge'a i grą w polo? Ależ w takim razie masz jeszcze grę w futbol i grę w domino. Czyżby księciu obrzydła, żeby tak rzecz ubrać w słowa, współczesna łatwość stosunków erotomiłosnych? Gwiżdżę na erotyczne stosunki. Żeni się i koniec. Co? Co? Żeni się. Ten zuchwały młokot drwi sobie z nas. Będę zmuszony go przekląć. Ignacy, tego nie zrobisz. On to z dobrego serca. Z dobrego serca ranić serce staremu ojcu. Jego wzruszyła niedola tej nieszczęśliwej. Wzruszyła go niedola. Najjaśniejszy panie, ma słuszność, najjaśniejsza pani, książę z wrodzonej sobie szlachetności. Najjaśniejszy panie, jeżeli nie szlachetny postępek, to skandal. Uparł się, nie można dopuścić do skandalu. No, no, no. Filipie, po namyśle uznajemy cokolwiek porywczą szlachetność twojego postępowania. To nie jest żadna szlachetność. Już my wiemy lepiej, Fipciu. I w uznaniu szlachetności twoich intencji pozwalamy ci przedstawić nam twoją narzeczoną, której cicha niedola poruszyła w nas wszystkie nasze wyższe instynkty. Przyjmiemy ją na zamku jak równą najznakomitszym damom i nie przyniesie to nam ujmy, a przeciwnie, podwyższy nas. Najjaśniejsi państwo, przedstawiam wam moją narzeczoną. Pani, niech pani się nie krępuje. Filipie! A to, trzymajcie mnie, widzieliście coś podobnego, ale brzydota! Brzydota, ale postępek piękny. Jak narzeczona brzydka, to postępek musi być piękny. Uradował nas ewangeliczny duch naszego syna. Uszanujemy jego wybór. Trzeba zawsze wzwyż, a nigdy w dół. Filipie, po co to wszystko? Za pół godziny i tak nie będziemy wiedzieli, co z nią zrobić. Dopiero teraz czuję do szpiku kości swoje księstwo. Widocznie, żeby poznać swą lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś dużo gorszego. Pani, czy byłaby pani skłonna odezwać się? Milczy. Obrażona. Mnie się zdaje, że raczej cokolwiek zestrachana. Onieśmielona. Ja wcale nie jestem obrażona. Proszę mnie zostawić. Niech pani wyjaśni nam swój mechanizm. Pani nie jest wcale taka głupia. Ona nie jest głupia, tylko jest w głupim położeniu. Bardzo dobrze, Cyrylu. Ona właściwie nie wydaje się gorsza od wielu panien, które znam. Dlaczego nikt nie szykanuje tamtych? To tak w kółko. W kółko. Kółko? Nie przeszkadzaj. Jak to kółko? Kółko? To tak w kółko, każdy, zawsze, wszystko zawsze. To tak zawsze. Kółko? Dlaczego kółko? A, zaczynam rozumieć. Rzeczywiście, tu jest jakieś kółko. Dlaczego jest ospała? Bo jest nie w humorze. A dlaczego jest nie w humorze? Bo jest ospała. Uważasz, jakie to kółko? Piekło, nie kółko. No, niech się pani uśmiechnie do nas. Nie chcę. Racja. Gdyby się uśmiechnęła, to by było sztuczne. Cyrylu, a gdybyśmy uśmiechnęli się pierwsi? To też na nic. To byłby taki uśmieszek z litości. No dobrze, ale czy w niej nie ma czego?
Przecież pani nie może być złożona z samych tylko ułomności. Musi być w pani coś, jakaś zaleta, jakaś racja. Coś, w co pani wierzy, co pani lubi w sobie. Niech pani mówi. Na przykład, o, mam dobre serce. Jestem dobra. Rozumiesz, ta jedna zaleta, ten jeden plus. Niech pani mówi. Daj mi po prostu punkt oparcia. Czy wierzysz w Boga? Modlisz się? Owszem. Cud. Nareszcie. Ale dlaczego ona to mówi z taką pogardą? To przechodzi zakres mojego pojmowania. Cyrylu, ja ci coś powiem. Ona wierzy w Boga z powodu swoich defektów i wie o tym. Gdyby nie miała defektów, to by nie wierzyła, czyż nie tak? Co zamierzasz? Pokochać ją. To niemożliwe. Von. Odezwała się. Złapała mnie. Znalazłem się w niej jak w potrzasku. Będę musiał ciebie pokochać. Ja ciebie pokocham. Mój rozum staje dęba. Gdzie Filip? Nie ma ich? Wyszli. Co on tam znowu nabroił? Damy przyleciały ze skargą, że podobno nasz syn dla hecy zaręczył się z klępą, żeby przy jej pomocy wyśmiać ich jakieś tam niedoskonałości w urodzie. Ha, gdybyż tylko o to chodziło. Co się stało? Stało się. Odezwała się, przemówiła. Sytuacja staje się poważna. On teraz tam ją kocha. On kocha ją. Brzydota, żeby zawróciła w głowie. Brzydota! Smakowało, co? Smakowało? Najadła się dziecina? A może jeszcze gruszeczkę? Gruszeczkę osmażoną w cukrze? Słodko? Gruszeczka wzmacnia! Zdrowo, zdrowo! Zdrowo, te! A może trochę śmietanki? Śmietanki może? Mleczka? Mleczka z cukrem? Nie mamy apetytu. O, to nieładnie. Cóż teraz będziemy robili? Co? Nic. Nic? Nic. W istocie, żeby tak się wyrazić, nic. Takie to nieśmiałe. Takie milutkie, ciche. Trzeba by tylko może, żeby od czasu do czasu się odezwało. Żebyś od czasu do czasu się odezwała, ptaszyno. To nie trudno. Trzeba czasem coś powiedzieć, dziecinko. Tego wymaga przyzwoitość. No, więc cóż teraz poczniemy? Czym się zajmiemy? Co? No. He? Boże miłosierny. Filipie, proszę na chwilę. Filipie, nie możesz się skarżyć. Szanujemy twoje uczucia. Jesteśmy dla tej ptaszyny ojcem i matką. Tylko czyby nie można wpłynąć, aby trochę więcej się udzielała? Poza tym milczy przez cały czas. Jak to wygląda? Jak my wyglądamy vis-a-vis tego milczenia? Filipie, musi przecież być zachowana przyzwoitość. Przyzwoitość. Jak to ona tak chodzi po kątach i tak wygląda to jednym, to drugim oknem i nic. Wypatrzy nam wszystkie okna. Filipie, synu, nie patrząc na liczne jej wady, kochamy ją za to, że cię kocha. Kochacie ją? No w każdym razie nie radziłbym wam nie kochać jej. Boże oświeć. Boże, prowadź! Ignacy, nie jesteś może dość uczuciowy wobec niej? A ty zanadto tańczysz koło niej. Gruszeczka, ciasteczka, jakbyś była właścicielką pensjonatu! Majestat najjaśniejszego pana zdaje się onieśmielać ją. I nie mogę się temu dziwić, gdyż ja sam doświadczam w obliczu majestatu świętego drżenia. Ale pozwoliłbym sobie zaprojektować, aby najjaśniejszy pan spróbował pogadać z nią na boczku, ośmielić trochę. Ja? Z tą cimci-rymci? To doskonała myśl.
Trzeba ją troszkę oswoić. Najpierw na boczku i w cztery oczy, a potem przyzwyczai się do nas. Zaraz ją tu przyślę. Przyślę ją niby po włóczkę. A ty bądź dla niej ojcem. Szambelani, czasem wystrzelisz. O czym ja z nią będę gadał? Ależ najjaśniejszy panie, to najzwyklejszy zabieg. Zagadnąć, powiedzieć jakiś żarcik. Wtedy ona naturalnie będzie musiała uśmiechnąć się, albo nawet roześmiać. Wtedy najjaśniejszy pan się uśmiechnie i tak z uśmiechów spleciecie to, co nazywamy atmosferą współżycia towarzyskiego. To ja mam przed nią skakać, dlatego że jest nieśmiała? Szambelanie, już ty to załatw. Ależ najjaśniejszy panie, najjaśniejszemu panu chyba nie pierwszy zna ośmielać. Zarówno jak onieśmielać. Tak, ale ona jakoś niemrawo. O, idzie. Nie odchodź. Nie będę przecież sam się wygłupiał. Prosimy. No, no. Cóż tam? Cóż tam? Włóczka. Włóczka? Włóczka. Włóczka się zapodziała? Mhm. No, no. Co tam? No. No, no. Tak jakbyśmy trochę tego... trochę obawiali się, co? Ja przecież jestem ojciec Filipcia, tata. Tfu, nie tata, ale ojciec. W każdym razie nie jestem przecież obcy. Jestem zwykły sobie człowiek. Zwykły, no. No nie, ja nie jestem król Herod. Nikogo nie pożarłem. No nie ma się czego bać. Nie jestem zwierzę. Mówię, że nie jestem zwierzę. Nie jestem zwierzę przecież. Cicho, bo kto usłyszy. Tak. Tak, szambelanie. Pamiętasz ty te... co do tego, co się bała, co za mumu, TTH, coś mi się przypomniało. Przypomniało się? Szambelanie! Pamiętasz ty te, co to my, dawno już, jak to się zapomina? Kogo, najjaśniejszy panie? Dawno, dawno. Ja byłem w ten czas jeszcze księciem, a ty zaledwie projektem na szambelana. Tę małą, co to myśmy... Podaj właśnie na tej kanapie. To była, zdaje się, szwaczka. A, szwaczka, kanapa. Ona potem umarła, co? Utopiła się bodaj. A jakże? Jak dziś pamiętam, poszła na most i z mostu w rzekę. Młodość, młodość. Nie uważasz, że była podobna do tej tu cimci-rymci? Ależ najjaśniejszy panie, ta jest rozlazła blondyna, a tamta była z typu suchych brunetek z pieprzykiem. Ale bała się tak samo, co tam mu. Jeśli najjaśniejszemu panu to wspomnienie sprawia choć odrobinę przykrości, najlepiej nie pamiętać. Najlepiej nie pamiętać umarłych kobiet. Winszuję. Cudownie ją ośmieliłeś. Biedaczka ledwo zipie, Ignacy. Wszystko zepsułeś. Nie zbliżaj się do mnie. Dlaczego mam się nie zbliżać? Dlaczego? Czy ze wszystkiego muszę się tłumaczyć? Dlaczego ją wykrzyczałem? Dlatego, że ona mi coś przypomina. Nie warto mówić. Najjaśniejszy panie, po co to mówić? Przypomina mi coś, ale o tobie, moja kochana. O mnie? Nie chciałem tego mówić, ale kiedy się pytasz, będę szczery. Bywa, że jedna osoba przypomina nam inną osobę, ale żeby tak się wyrazić, w stanie roznegliżowanym. A kiedy widzę cimci-rimci, jak ona tak rusza się, tak gmerze się, uważasz, tak jakoś ciamka się w sobie, to zaraz mi się nasuwa tak jakby jakieś rozmamłanie twoje. Ona ci przypomina moje... co? Rozmamłanie? Właśnie to, co masz teraz na myśli. Powiedz mi co, a okaże się, czy o tym samym myślimy. Ignacy... O czym ty mówisz? A więc to tak, moja pani. Więc i my mamy swoje sekrety. Zapominasz się? Ja właśnie sobie przypominam. Przypominam sobie i już ja sobie wszystko przypomnę. Tata, momo! Co to ma znaczyć? Przestańcie się mi zdrzyć.
Najjaśniejsza pani... Ciągle się mi zdrzycie, odkąd ta nieszczęśliwa zjawiła się na dworze. Chodźcie no tu. Przyznajcie się. Czyście nikomu nie rozpaplały o moich wierszach? Najjaśniejsza pani... Nic nie powiedziałyście? Nikomu? Skąd on mógł się dowiedzieć? Kto najjaśniejsza pani? Musiał znaleźć pod łóżkiem mój zeszyt. Czekajcie no. Powiedzcie mi prawdę. Czy gdy patrzycie na Iwonę, nic nie przechodzi wam na myśl? Jakieś skojarzenia? Jej chód na przykład. Spojrzenie i w ogóle cały sposób bycia. Czy nie myślicie, że ktoś złośliwy mógłby to skojarzyć z tymi moimi poezjami? Poezje twoje, pani? Jak to? Rozmamłana powiedział. Dlaczego rozmamłana? Gdyby nie czytał, nie powiedziałby tego. Wstrętne słowo. Przysięgnijcie zaraz, że nie piśnicie słówka o tym, co teraz wam powiedziałam. Przysięgnijcie, tu nie ma żartów. Prędzej, na kolana. Powtarzajcie za mną. Przysięgam. Przysięgam. Matko, chciałbym pomówić z tobą o... Przepraszam? Przerwałem jakieś czary? Nie, nie. Ona mi pantofel poprawia. Za luźne kupiłam. Dlaczego król przestraszył moją narzeczoną? Filipie! Rzuca się bez powodu na moją narzeczoną i krzyczy na nią. Moja narzeczona jest niemal sparaliżowana ze strachu. Podobno ona królowi jakieś twoje... grzechy przypomina? Kto ci powiedział? Ojciec. Filipie, ojciec się zdenerwował i opowiedział ci byle co, żebyś nie męczył go pytaniami. Nie warto dłużej zajmować się tą niedorzecznością. Tak, to niedorzeczne. Nie mówmy o tym. Zupełna niedorzeczność. Niedorzeczne. Ba, głupie, idiotyczne nawet. Trudno to nazwać inaczej. Co ja zrobiłem? Zachowałem się jak wariat. Iwono, przestajesz być moją narzeczoną. Przykro mi, ale nie mogę nic na to poradzić. Nie miej do mnie urazy. Urazy? Ona jest taka, że z nią można wszystko. Wszystko. Co kto chce. Nie zaprotestuję. Filipie? Filipie! Przyszło mi do głowy, że można po prostu... Trzeba to skończyć. Raz na zawsze. Nie przestrasz się, ja będę musiał ją... Co? Kogo? Iwonę. Ona ciągle o coś prosi, czegoś się domaga ode mnie. Tę istotę trzeba zgładzić. Nie szalej. Błagam na wszystkie świętości. Odeślę się ją do domu, już jej nie będzie. Tu jej nie będzie. Ale będzie gdzie indziej. Gdziekolwiek by była, zawsze będzie. Chcesz ją zabić? Dosłownie? To kryminał! Tylko jeszcze ten jeden, jedyny wybryk. Ta jedna ekscentryczność, żeby potem nie było więcej żadnych. To tylko z pozoru jest straszne. W gruncie rzeczy to zwykła operacja, nic więcej. Ona sama się o to prosi. Do czego ona ciebie nie zmusza? Zabrnęliśmy w nią. I trzeba wybrnąć. Najjaśniejszy pan? Tak. To ja. A ty tu czego? Ja? Niczego. A ja tutaj się tak zaczaiłem. Rozumiesz? Przyczaiłem się. Najjaśniejszy pan się zaczaił? Na kogo? Na nikogo. Zaczaiłem się dla przyjemności. Uważasz? Ten pokój przytyka do apartamentów Cimcirimci. A Małgorzata także musi tędy przechodzić i nieraz tu przesiaduje. Są tu niektóre rzeczy, które chciałbym zobaczyć na własne oczy. Co? Małgorzatę. Najjaśniejszą panią?
najjaśniejszą panią. Uważasz, jak to ona sobie jest, kiedy nikt nie widzi? Tyle lat z nią żyję, a właściwie nic o niej nie wiem. Ona coś ma na sumieniu. Chciałbym zobaczyć jej grzechy. Szambelanie, a ty tu po co? Tak, chodzę po zamku. I tak trochę... Co? Utrudniam. Szambelanie, po co te pestki podrzucasz? Chodzenie utrudniam. No właśnie, chodzenie. To tobie także dojadła, co ta cimci-rimci? Najjaśniejszy panie, ja jestem człowiek pewnego poziomu towarzyskiego. Nie znoszę... Najjaśniejszy panie, jeżeli to dłużej potrwa, nie wiem, do czego dojdzie. Szambelanie, a gdyby jak ona będzie przechodziła tędy, ja wyskoczę na nią, wyskoczę i przestraszę i na przykład zaduszę, zabiję. Przecież jedną już żeśmy... Najjaśniejszy panie! No mówię ci, z nią wszystko można. Najjaśniejszy panie, jeszcze by tego brakowało. I tak już dwór trzęsie się od plotek. Majestat najjaśniejszego pana wyskakujący zza kanapy. Nie, nie. Inna rzecz, że miałbym pewien... pomysł. Przyszło mi coś do głowy. A czemu tak milczysz głupio? Bo też ten pomysł... Dziś przecie najjaśniejsi państwo wydają uroczysty bankiet z powodu tych opłakanych zaręczyn. Otóż gdyby tak podać jaką... ościstą rybę. Na przykład karasie. Teraz jest właśnie sezon na karasie. Karasie podać w śmietanie. Karasie? Karasie. Ale jak to karasie? Najjaśniejszy panie, ona im więcej osób, tym więcej się traci. A wczoraj na nią spojrzałem trochę tak z góry. To omal nie udławiła się zwykłym kartoflem. Najjaśniejszy panie, gdyby tak podać karasie ostro, z góry, to trudna ryba, oścista. A można się nią udławić na uroczystym przyjęciu przy wielu ludziach obcych. Szambelanie, przecież to głupie, karasie. Ja wiem, że głupie. Gdyby nie było głupie, nie mówiłbym. Szambelanie, ale ona gotowa naprawdę udławić się. Najjaśniejszy pan przypuszcza? Przecież to głupie. No a choćby nawet się zdarzył dziwnym trafem taki przypadek... To cóż my moglibyśmy mieć wspólnego z taką głupotą? Ostro? Z góry? Otóż to. Najjaśniejszy pan w całym swym majestacie. Tak, 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 tak. Z góry krzyknąć na nią, to ona się udławi. Na pewno. A nikt się nie domyśli, bo zbyt głupie. I z góry, z góry. Jestem osamotniona. Czekaj, no. Skryjmy się. Idzie królowa. Ależ... Osamotniona. Tak, jestem. Samotna jestem. Nikt nie zna tajni mego łona. Nikt nie zna. O. Tobie, mój kajeciku powierniku, powierzam moje marzenia i czyste moje rojenia i wszystkie moje myśli. Niech nikt się nie domyśli. Niech nikt się nie domyśli? Niech nikt się nie domyśli. O, straszne.
Straszne. Czytajmy dalej. Podniećmy się tą lekturą do straszliwego czynu. Dla was, ludzie, ja siedzę na tronie w koronie. Nie wiecie, co płonie w mym łonie. Wy myślicie, że jestem dumna, wspaniała i rozumna, a ja tylko giętka być chcę. Chcę giętka być jak Kalina, giętka jak Leszczyna i giętka jak Pęcina. Leszczyna? Malina, Kalina? To straszne. To ja napisałam? To moje. O, dopiero teraz widzę, jaka to potworność. A więc Ignacy to czytał. O, jest podobieństwo. Jest podobieństwo, jak ona tam gmerze się, ciamka się w sobie. Ona jest okropną aluzją do mojej poezji. Ona mnie zdradza. Każdy, kto spojrzy na nią, może odkryć podobieństwo z Małgorzatą. Może wiedzieć, jaką naprawdę jestem. Zupełnie jak gdyby przeczytał moje utwory. Dość. Musi zginąć. O, Małgorzato, musisz ją zgładzić. Naprzód, morderczy flakonie. Chodźmy. Wejdźmy po cichu do jej pokoju z tym flakonem. Nalejmy parę kropel do jej lekarstwa. Nikt nie pozna. Nikt nie będzie wiedział. Ona jest chorobita. Pomyślą, że umarła od tak, po prostu. Któż zgadnie, że to ja? Małgorzato! Ignacy? A, mam cię, morderczyni. Zachciało mi się twoich grzechów, trucicielko. Wody! Zemdlała. Ha! Jak to jest? O giętkości marzy i dlatego chcę otruć cimci-rimci, ale to wszystko jedno. Ja i tak ją zabiłem. Zabiłeś? A kogo zabiłeś? Ja utopiłem ją z szambelanem. Utopiłeś? Iwonę utopiłeś? Głupia, nie Iwonę, inną tam. Dawno już. Teraz już wiesz, co jest we mnie. Przy moich grzechach twoje głupie, wstydliwe wiersze niczym są. Zabiłem. A teraz zabiję cimci-rymci. Zabijesz cimci-rymci? Tak, teraz cimci-rymci. Ostro, z góry! Jest woda. Daj wody. Ja nie pozwalam. Pozwolisz, pozwolisz. Bo sobie też pozwalasz. Każdy sobie troszeczkę pozwala. Ignacy, ja nie chcę. Ignacy! Myślisz, że ja będę tak z dołu jak ty? Nie, ja z góry, z majestatem. A tak głupio, że nikt się nie domyśli. Ale uczesz się naprzód, bo wyglądasz jak wariatka. A powtórę zajmij się bankietem, który dziś wydajemy. Uważasz? Każ na przekąskę podać karaski. Karasia zjadłbym. W śmietanie. To dobra ryba. Wykwintna. Karasie? Karasie? Oszalał. Najjaśniejsza pani, karaski w śmietanie doskonale nadają się na przekąskę. Nie widzę żadnego powodu, dla którego nie można by podać karasków. Mówię wam, nie podam karasków. Małgorzato, jeśli ja ci mówię, żebyś podała karasie, to każ nam podać karasie. Nie kłóć się, bo grzechy mam. Wszystko mogę. Jestem królem grzechów. Ignacy! Każ podać karasie i zaproś najznakomitszych dostojników i dość już tych tam poezji, giętkości, malin, kalin. Jesteś królową. Nie ty masz się wziąć, ale przed tobą, żeby się gieli. Rozumiesz chyba? I żeby mi było świetnie. O resztę niech cię głowa nie boli, resztę sam zrobię. Z góry, z góry, z majestatem. Filipie, popraw kołnierzyk i przygładź włosy, szambelanie. Wyznacz każdemu miejsce stosowne do godności. A moją przyszłą synową posadź naprzeciw nas. Na jej to bowiem cześć wydajemy niniejsze gardendardy. Niech pani raczy zasiąść. Ajajaj.
Jak zaznaczyłem, jest to skromna, lecz elegancka wieczerza na pochybel. To jest raczej na cześć naszej przyszłej synowej, którą w dniu dzisiejszym postanowiliśmy obdarzyć tytułem księżniczki Burgunda. Ona więc jest bohaterką dzisiejszej uczty. O, spójrzcie, jak się przyjemnie uśmiecha. Kara się. Ryba z pozoru skromna, ale w samej istocie swojej niesłychanie, wprost nieprawdopodobnie arystokratyczna. Dość powiedzieć, że nie ma kości, ale ości. Jakiż to smak ostry, błyskotliwy, paradoksalny. Nie wątpię, iż wszyscy ocenią go należycie, gdyż nigdy jeszcze nie oglądałem tak wykwintnego zgromadzenia. Cóż to? Nie smakuje nam? Nie smakuje? Pani cierpi na brak apetytu? Tylko trzeba uważać, gdy się je. Nieszczęścia chodzą po ludziach. Taki karaś to niby nic, a w gruncie rzeczy... Najjaśniejszy pan raczył zaznaczyć, że trzeba uważać, bo można się udławić. To niebezpieczne. To trudna ryba. Niebezpieczna, powiadam. Udławiła się! Udławiła się ością! Ość jej barwę! Ość, mówię! Jestem, a jakoby nie jestem. Refleksy występku dawnego, blaski tajemnic najskrytszych, fotony myśli nieczystej odbijam jak zwierciadło. Nie mam koloru, nie mam smaku ani zapachu, a kształt mój jest każdy z miliona możliwych. Naczynie puste i bezdźwięczne, które wypełnia się kształtem tylko wtedy, kiedy odzwierciedla. I niech nikogo nie zwiedzie ta forma brzydoty pozornej, a krwi leniwej. To tylko ramy. W nie mnie opakowano. Istotą mą wszak jest bycie zwierciadłem. I tak kółko. I tak w kółko o kształcie szlachetnym. Lecz z kółka nie ma ucieczki. Nie da się wyjść ni przerwać mocą żadną. Kółko skazane jest więc na trwanie w tradycji swej szlachetnej, ułomnie doskonałej natury. Tak w kółko. Kółko i pył do strzepania na szlachetnym tle. Tle, nu. Ja tu, ra, tu, ra, tunku. I zanim upadnę na ziemię z kości gruchotem bezgłośnym, zanim ostatni dech tchawica pozna, to jeszcze was raz ostatni odbije. Patrzcie. Patrzcie w lustro, ostatni raz spójrzcie na siebie. Odbijam i gasnę, szepcąc resztkami powietrza. Wygrałam. I won a... Iwona? No. Ratujcie! Wody! Ach, nieszczęsna. Co za wypadek. Umarła. Nie przeszkadzajmy. Umarła? Ością się udławiła. Ach, ością. Rzeczywiście. Zdaje się, że umarła. Ignacy, trzeba będzie pomyśleć o żałobie. Nie masz czarnego garnituru. Przytyłeś. Tamte są za ciasne. Nie mam. Jak każe, będę miał. Tak,
ale trzeba posłać pokrawca. Pokrawca? A, racja. Co? Umarła? Na serio? Wszyscy pomrzemy. Zróbcie coś. Trzeba powiedzieć coś. Trzeba jakoś załatwić to milczenie. Filipie, tego... Bądź silny. Trudno. Umarła. Matka przy tobie jest, synu. Co wy mówicie? Zaraz. Ja klęknę. A, racja. Trzeba uklęknąć. Tak, to właśnie trzeba było zrobić od razu. Przepraszam, jak to? Co jak to? Proszę uklęknąć. Klęknij, Filipie. Trzeba uklęknąć, synu. Tak trzeba. No prędzej. Nie możesz sam stać jeden, kiedy wszyscy klęczymy. W słuchowisku Iwona, księżniczka Burgunda, udział wzięli Iwona, Agnieszka Szumańska, królowa Małgorzata, Izabela Lulewicz, król Ignacy, Błażej Peszek, książę Filip, Jakub Idziniak, Cyryl, Marcin Stachoń, Szambelan, Tomasz Schreter, Damy Dworu, Weronika Milczarczyk i Joanna Siwek. Scenariusz Aneta Drzewiecka. Muzyka Joanna Piwowar-Antosiewicz. Monolog Iwony Marcin Stachoń. Realizacja akustyczna Krzysztof Kiczek. Reżyseria Paweł Drzewiecki. Słuchowisko zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty dodaj do ulubionych. Produkcja Polskie Radio Katowice oraz Teatr Mały w Tychach.